Proszę Państwa, dla nikogo nie jest tajemnicą, o czym zresztą była mowa, że Jerzy Hoffman kocha swoich aktorów i współpracowników, a oni kochają jego. Podobno zrobią dla niego wszystko i to można zobaczyć oglądając filmy. Oto goście mistrza. Przybyli tu, bo nadal go kochają i kochać będą. O aktorce tej mówi się, że ma królewską głowę i władczy głos, o czym każdy z reżyserów powinien pamiętać. Jerzy Hoffman pamięta, ale nie byłby sobą, gdyby nie wypróbował tu pewnego żartu. Uczynił z niej najbrzydszą wiedźmę i najgroźniejszą czarownicę, jednym słowem jaruchę w starej baśni. Mógł sobie na to pozwolić, wszak była już wcześniej wspaniałą kniachinią Kurceliczową. Zresztą, czyż nie powiedziała przed laty, że u Hetmana, Jerzego Hoffmana, zagra absolutnie wszystko? A było to wtedy, gdy uczynił z niej artystkę kabaretową w 1920 Bitwa Warszawska. Witamy panią Ewę Wiśniewską. Czeka, mikrofon przygotowany, szklaneczka z wodą jest. To nie zdradzamy szczegółów. Miałem szczęście zostać samym panem Wołodyjowskim. W tym wypadku jest to rzeczywiście i przede wszystkim szczęście, do którego nie wiadomo, kto będzie bardziej się przysłużył. Okrutny los, który zabrał Tadeusza Łomnickiego, czy genialny nos Hoffmana, który wyczuł, że ktoś inny potrafi małego rycerza zastąpić i jeszcze objawić swoją indywidualność. Zbigniew Zanachowski. Gościa, już Państwo go poznali, to wspaniały kierownik produkcji wielu filmów Jurka Hoffmana. Może to brzmi skromnie wobec różnych opisów dokonań aktorskich, ale jakże nieodzowny jest ktoś, kto tę barwę, ten rozgardiasz i różne cuda pana Hoffmana zepnie w całość i doprowadzi do finału. Dziękujemy i witamy pana Jerzego Michalika. Dziennikarz, krytyk filmowy, prezenter radiowy i telewizyjny, gospodarz programu Kino Mówi w Ale Kino Plus, dyrektor festiwalu Cinema Forum, członek Europejskiej Akademii Filmowej i Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych i Plesci. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być i rozmawiać z naszymi szanownymi gośćmi. Jak Państwo widzą, panu Jerzemu Hoffmanowi jeszcze się nie znudziło życie. Wciąż czas poświęca na towarzyskie spotkanie i biesiady. Bardzo się cieszymy. Ja może rozpocznę tę rozmowę trochę od tego, o czym Bogumił mówił, czyli od pana Wołodyjowskiego w Ogniem i Mieczem. Mamy tutaj też pana Zbigniewa Zanachowskiego, który niestety ze względu na próby nie mógł uczestniczyć w konferencji prasowej, dlatego może teraz zacznę od tego kontekstu. Kiedy no, okazało się, że niestety, jak powiedział Bogumił, ten okrutny los zabrał Tadeusza Łomnickiego, czy wiedział pan od razu, panie Jerzy, że to Zbigniew Zanachowski jest nowym Michałem Wołodyjowskim i że to on musi tę rolę zagrać? Nawet gdyby Tadeusz żył, to nie mógłby już zabrać przecież najmłodszego, bo ja... To się zgadza. Mam trylogię od końca, więc trudno by było, aby nadszedł zabrał młodego pana Michała.
jedynym aktorem, który mógł godnie go zastąpić z dwóch powodów. Talentu i wzrostu. W tej kolejności oczywiście. Muszę wam powiedzieć, że był również szczuplejszy co nieco. Czyli był taki bardziej filigranowy. O. Potrafił opanować dwie niezbędne rzeczy, bo resztę to już opanowaną miał, czyli majsterstwo aktorskie. Opanował jazdę koniec, no i opanował szablę. No i odziedziczył po Tadeuszu i oczywiście Henryku Sienkiewiczu tik wąsikiem. Resztę to już on sam. No właśnie, panie Zbigniewie, bo tam kiedy dowiedział się pan i zgodził się pan, żeby zagrać Michała Wołodyjowskiego, jak pan się ustosunkował, że tak powiem, do roli Tadeusza Łomnickiego? Czy pan miał ją gdzieś z tyłu głowy, czy myślał sobie, że jednak musi pan o tej interpretacji Tadeusza Łomnickiego w pewnym sensie zapomnieć, żeby jednak stworzyć własnego Michała Wołodyjowskiego? I w jaki sposób pan właśnie o tym rozmawiał z panem Jerzym, z reżyserem? Postaram się najkrócej jak to możliwe, ale zacznę od tego, że kiedy pierwszy raz jako mały chłopak oglądałem odcinki najpierw serialu telewizyjnego Przygody pana Michała, a potem na ekranie kinowym zobaczyłem pana Wołodyjowskiego, to jedno co pamiętam to to, że po każdym odcinku wyemitowanym w telewizji wszyscy chłopcy w moich małych Brzezinach pod Łodzią wybiegali na podwórko, każdy miał już przygotowany kijek i naparzaliśmy się tymi kijkami, wszyscy byli Wołodyjowskimi, wszyscy. Mnie się udało i to jest jedno z moich największych szczęść, jakie mnie spotkały w życiu, naprawdę. Kiedy pamiętam, to jak dziś przy jakiejś premierze filmowej spotkaliśmy się z Walą i z Jerzym w kulisach kina Muranów bodajże i wtedy po raz pierwszy Jerzy powiedział mi, że jest no, najprawdopodobniej do zrealizowania Ogniem i Mieczem, i że powierza mi rolę, no to nie muszę państwu mówić, żeby się nogi ugięły ze szczęścia, ale też i z poczucia odpowiedzialności. Zagranie tego po panu Tadeuszu nie muszę nikomu mówić, nie było łatwe i nie wiem, czy w ogóle było możliwe tak naprawdę i to nie jest kokieteria. Już skracając, kiedy przystępowaliśmy do zdjęć, oczywiście z Jerzym ustaliliśmy, że nie ma co stwarzać nowego Wołodyjowskiego, bo nie ma to ani sensu, ani potrzeby. Zatem odtworzyliśmy mniej więcej kostium. Mój Wołodyjowski jeździ na siwym koniu i tak jak Jurek mówił, rusza wąsem i tak dalej. O szablę byłem spokojny, bo bardzo precyzyjnie nasi nauczyciele w szkole filmowej wyuczyli fechtunku. Zaś jedynym prawdziwym moim zmartwieniem była jazda konna, bo to nie był mój konik. Kiedy już też pokrótce, kiedy na trzecim roku czy po trzecim roku na jednym z obozów właśnie jeździeckich spadłem z konia w środku jazdy i zostawił mnie ów koń, wybierając drogę do stajni samego w środku lasu, powiedziałem, że powyżej doga arlekina żadne zwierzę mnie nie interesuje, jeśli chodzi o wielkość i byłem bardzo konsekwentny, aż do momentu, kiedy dostałem propozycję zagrania Wołodyjowskiego i przyznam się państwu, że to było niezwykłe. I już kończąc, tylko króciutka anegdota. Kiedy już wiadomo było, że zagranie Wołodyjowskiego bez umiejętności jazdy konnej nie wchodzi w grę, to był jakiś marzec, jesienią przystępowaliśmy do pierwszych zdjęć. W końcu założyłem buty jeździeckie, wziąłem strój, wszystko i poszedłem na taką krytą ujeżdżalnię Legii w Warszawie, żeby odbyć pierwszą po wielu, wielu latach lekcję jazdy konnej. Naprawdę nie zmyślam. Szkoda, że nie ma Wiktora Zborowskiego, bo by potwierdził. I kiedy naprawdę z duszą na ramieniu otworzyłem takie wrota wielkie, a tam już słyszałem, że już trenują różni inni aktorzy. I proszę mi wierzyć, że otwarłszy te drzwi, pierwsze co zobaczyłem, to szybującą niezwykle precyzyjnie takim łukiem postać, niemałą. To był Wiktor Zborowski, którego pozbył się koń. Bardziej przypominał mi Małysza, aczkolwiek ze wzrostem niewiele miał wspólnego. I w tym momencie, jak zobaczyłem w powietrzu fruwającego Wiktora, tak jak szybko jak otworzyłem drzwi, tak szybko zamknąłem z powrotem i wróciłem do domu.
dopiero tak naprawdę, kiedy zaczęliśmy zdjęcia i dopiero kiedy wylądowaliśmy w Biedrusku na poligonie i dostałem wspaniałego trenera, pana Romka Kusza i wspaniałe dwa rumaki, na których Romek po prostu w dwa tygodnie nauczył mnie tego, czego nikt nie zdołał przez kilka ładnych lat. Wiedziałem, że jakoś udźwignę tego Wołodyjowskiego. Natomiast jakby to nie było, jakby nie był oceniany przeze mnie również, to wszędzie to powtarzam przy Jurku wielokrotnie, to jest prezent od losu. Tak jak Jurek mówił o farcie, to jest mój osobisty fart, że udało mi się jedno z moich dziecięcych marzeń zrealizować, grając w Wołodyjowskim. Proszę Państwa, łączników między Jerzym Hoffmanem a Ewą Wiśniewską jest kilka, bo to trzy filmy, o ile dobrze pamiętam, ale ja bym chętnie teraz zatrzymał się przy jednym z moich ulubionych polskich filmów, czyli filmie Prawo i Pięść, który uważam, że jest, no, jeśli chodzi o portrety powojennej Polski, to jest absolutnie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy moim zdaniem film. I może najpierw znowu od pana Jerzego zacznę, bo tutaj już padło, Bogumił cytował Krzysztofa Komedę, który powiedział Agnieszce Osieckiej, ty napisz jako Kurzawa, ja napiszę do westernu. I ten western jest dla mnie tu ważny, bo jest dla mnie jeden z przykładów filmu, który z tego gatunkowego kina z westernu bardzo skutecznie korzysta, żeby opowiedzieć o nas, o Polsce. Moje pytanie do pana Jerzy teraz jest takie, czy rzeczywiście świadomie z Edwardem Skórzewskim właśnie w kategoriach trochę westernu o tym filmie myśleliście? Prawo i Pięść też spadło nam właściwie w niebo. Realizować ten film miał reżyser Lesiewicz, który był współreżyserem z Andrzejem Munkiem szeregu filmów, który później po jego śmierci zakończył. No, Eroikę. Tak. Eroikę, tak. Nie, nie. Pasażer. Pasażer. Ustaliliśmy, dobrze. Pasażer. Ale on jakoś mu ten scenariusz nie leżał. I ówczesny szef zespołu Kamera, Jerzy Bosak, zaproponował pana. Przeczytaliśmy i zrozumieliśmy, że to jest wspaniały po prostu i scenariusz. No. I to jest wspaniały i scenariusz. Trzeba świadomie iść w tym kierunku. Naówczas autor powieści i scenariusza Józef Hen, książka nazywała się Toast, do mnie co innego zdania, bo on tam miał różne filozoficzne odejścia, tam był jeszcze dodatkowi, byli bohaterowie, no, ale z bólem serca zgodził się na to, żeby para młodych, obiecujących, jak wtedy mówiono, twórców, czyli redaktorów, miałyśmy, przystąpili do tego filmu. I ustawialiśmy wszystko od początku tak, jakby to miało być westernem. I rzecz polega na tym, z tym połączeniem trochę było inaczej niż powiedział Komeda, ponieważ myśmy byli setkiem wtedy bliżej wschodu i lepiej znaliśmy Kurczowę i osobiście i tak. A jeśli chodzi o westerny, no to któż wtedy z nas nie kochał westernu? Ja mówię o płci męskiej. Panie wolały inne gatunki, bardziej takie melodramatyczne, natomiast tam, gdzie chodziło o męską przyjaźń, trzeba było celnie się postrzelać, to panowie.
No i od razu, świadomie, szukaliśmy na ziemiach zachodnich. Nigdzie nie było miejsca, gdzie można było to kręcić. Wszędzie już stały jakieś, albo na rynku, albo ten jakiś współczesny pawilon, albo coś było w Gruzach, albo coś było. Już była ta rzeczywistość wchodzi. I w rezultacie to miasteczko na zachodzie to zagrał Torun. Torun. I w tym Toruniu, na małym rynku, jest po dzień dzisiejszy pomnik. Ten wózek, który się niosł wtedy, stoi i tablica, i ten wózek uznano za symbol tułactwa tego czasu. I myślę, jest tu był realizowany film. Prawo i pięść, który początkowo, bo powiedzieliśmy Henowi, to w żadnym wypadku. Roboczo film się nazywał Sześć Pistoletów. Nawet było takie zdjęcie, gdzie chyba w ekranie przy filmie była moja głowa i sześć pistoletów skierowanych w drugą stronę. Sześć pistoletów. Ale doszedł do wniosku, sześć pistoletów. No i tak powstało Prawo i pięść. A dalej, cóż będę mówić, szczęście polegało na tym, Ewa była wtedy wschodzącą gwiazdą. W ogóle mnie nie było. Jak to nie było? Przecież ja byłam dwa tygodnie po szkole teatralnej. To wiele. No. Ale to już była, nie? Znaczy, nie ja, by, ja byłam... Wyszłaś z pierusza. Z pierusza? No, to nie działa to. Działa. W pierwszym roku szkoły teatralnej ze Zbrodniarz i Panna. To mój pierwszy film. Twój był pierwszy. Mój pierwszy. No. Zbrodniarz i Panna, ja, a potem wy dopiero. No. Prawo i pierwszy. No widzisz, w czym już jest... Czyli grała wszędzie, czyli byłaś wschodzącą gwiazdą. Kto ma lepszą pamięć? Faktem jest, muszę Państwu powiedzieć, że chciałam tylko krótko powiedzieć na temat tego, że zostałam wrzucona na bardzo głęboką wodę, prawda? Ponieważ otaczali mnie wspaniali nasi aktorzy teatralni i filmowi. I była to pani Zofia Mrozowska, Gustaw Holubek oczywiście, Maklakiewicz, Gołas, pani Skarżanka, Pietruski. Pietruski. No, no, no. I nagle jak śliwka w kompot, ja właśnie wpadłam w to. Trzęsłam się jak osika. Jakoś tak, ale starałam się łebkiem być ponad wodą, tak żeby jakoś dać radę. Ale to była oczywiście w pani karierze i w pani drodze twórczej no przełomowa rola, skoro wcześniej był tylko ten Zbrodniarz i Pan. Ewa jest jedynym żywym świadkiem historii. Świadkiem aktorskiej obsady tego filmu. Tak. Wszyscy ja już oni podbijają zachód na burzę. No tak. Wszyscy. Tylko ja jeszcze się trzymam. Daj Boże. No to rzeczywiście ten przełom, no da, powiem w ten sposób, przełom się udał. Pani Ewo, to świetnie tę głowę pani utrzymała nad powierzchnią. Bardzo dziękuję. Plus uważam, że dodam jeszcze tylko, że Prawo i pięść, znakomity ten tytuł, bo świetnie pasował do tego obrazu, tego bezprawia powojennego i Gustaw Holubek jako ostatni sprawiedliwy właśnie w tym świecie. Prawo i pięść, ten tytuł, to była świetna decyzja. Już przeskakując trochę do przeszłości, bo zwracam się do pana Jerzego Michaluka, czyli przechodząc do filmów, które pan zrobił razem z panem Jerzym Hoffmanem, już Bogumił wspominał, że ktoś tę bezkresność i ten cuda Jerzego Hoffmana musiał spiąć i doprowadzić do finału. A tak się składa, że pan produkował te filmy bardzo wymagające, bo to i Ogniem i Mieczem, i Stara Baśń, i Bitwa Warszawska. Proszę nam
powiedzieć więcej właśnie o współpracy właśnie producencko-reżyserskiej z panem Jerzym Hoffmanem i co było dla pana największą radością, ale też największym wyzwaniem w pracy nad tymi dużymi filmami, no właśnie, które musiały się spiąć? Największym wyzwaniem to było podjęcie decyzji pierwszej, kiedy w roku 1986 Jerzy mi zaproponował współpracę przy Ognie i Mieczu. Jeszcze był stary porządek przed rokiem 89 i zdałem sobie sprawę, że jeżeli zostałem tak wyróżniony, a on, Jerzy Hoffman, zrobił dwa filmy z trylogii, no to na Boga żywego trzeba zrobić wszystko, żeby no zamknął tą trylogię. No i tak jak powiedział twórca, przez wiele lat walczyliśmy o to, żeby ten film powstał. Przyszedł rok 89, zlikwidowano nam ideę realizacji tego filmu, ale później przyszły nowe czasy i wytrwałość, i ten rynek taki właśnie kapitalistyczny niemalże, i udało się. Najtrudniejszym zawsze są stosunki międzyludzkie. Trzeba umieć słuchać, zrozumieć i znajdywać takie, co w sztuce nie jest bardzo popularne, pewne takie kompromisy. No nie wolno iść na duże kompromisy. Niemniej jednak trzeba jakoś szukać koalicjantów do pewnych idei. Chyba najpiękniejszą rzeczą, że trwamy, to było to, że ogromne filmy powstały na przestrzeni ponad 30 lat, bo wcześniej byliśmy zespół filmowy, dawaliśmy szansę innym twórcom, Jasi Trzepiecińskiej, jej debiut Papierowe Małżeństwo na przykład. Zawsze ludzie są najważniejsi, trzeba ich słuchać. No i w jaki sposób, niekiedy w sposób taki apodyktyczny, no też starać się realizować swoje marzenia i przekonywać ich do tych marzeń. A guru tutaj był Jurek Hoffman, to jego marzenia udało się zrealizować, a my wpisywaliśmy się w te marzenia i jakąś tam cząstkę swojego życia, swojej wiedzy, swoich doświadczeń dawaliśmy. Chyba ludzie są najważniejsi. Wybitni artyści, osobowości. Największym wyróżnieniem dla mnie jest to, że na przestrzeni ponad 50 lat pracy zawodowej poznało się tylu znakomitych ludzi. To jest chyba najpiękniejsze. A w ogóle współpraca z Jerzym to jest no w ogóle pasmo wielkich radości, dlatego że można było łączyć pracę zawodową z życiem towarzyskim i to niczym nie przeszkadzało w pracy. I to jest też bardzo ważne. Staliśmy się wielką rodziną. Tutaj dużo jest przyjaciół, którzy tak podobnie jak i ja za kamery, ale wszyscy jednak tworzymy dzisiaj związki takie dosyć silniejsze niż tylko stosunki w pracy. Życzę wszystkim takich realizacji i takich stosunków no niezwykle ludzkich. Ten human relation jest niezwykle ważny. Czuję, że Otóż proszę bardzo. Mówił właśnie Jurek o tych latach. No, te lata to też zawdzięczamy naszej koleżance po fachu, prawda? Pani reżyser Izabeli Cywińskiej, która po prostu zabrała nam dotację przyznaną przez poprzedniego ministra kultury. No, ale 9 lat ścisnęliśmy zęby i jakoś by przetrwali. Ale jest tutaj jeszcze człowiek na tej sali, który brał udział we wszystkich batalistycznych filmach, jakie zrealizowałem od czasu pana Wołodyjowskiego. Najpierw kaskader, potem szef kaskaderów, a ponieważ jest już nas coraz mniej, więc chciałbym, żebyście go państwo zobaczyli i zapamiętali, no bo to jeden z uczestników. Lech Adamowski, pokaż się. Proszę państwa, chciałem wam powiedzieć,
szczuplejszy, był sprężysty i potrafił bez wielkiego szwanku spadać z konia, co nie było, bo myśmy mieli takiego szefa kaskaderów radzieckich, który był kaskaderem jednorazowego użytku. On spadał, nie zawsze oczywiście w polu widzenia kamery, ale spadał. Poszedł, nasze go odwoziły, poszedł karetka do szpitala, po tygodniu dwóch on wracał, znowu raz spadał i znowu. Ale Lech potrafił nie tylko spaść z konia, ale spaść tak, żeby był przy tym widoczny. No i powiem wam, że mógł nawet słów kilka sensownych powiedzieć, co jest wśród kaskaderów rzadką rzeczą, ponieważ często spadają na głowę, no to wiecie, że potem muszą. Ale jak widzicie, on jeszcze wygląda całkiem przyzwoicie. Dziękuję bardzo. Był kaskaderem, ale był kaskaderem z dowierzchu aktora u Jerzego Hoffmana. Także no rzeczywiście tutaj dużo osiągnięć. Zagrałem kilka ról aktorskich i przypominam sobie jedno, że mi zadał taki temat, że miałem, jak to było, powiedzieć... Jako żywo. Jako żywo. Zdjęcia się prawie zaczęły i ja byłem spóźniony i nie mogłem do kapłana, o co mu chodzi, tam, jak on mówi, o co, jako żywo. A ja mówię, ale no, powiedz, no, co, o co chodzi. A no, i, nie tylko ja się na to nabrałem, bo również nabrał się kierownik produkcji. Nie producent, tylko kierownik produkcji, to jest różnica. I asystent. Także nie byłem najgorszy w tej drodze. Miałem to szczęście, że zagrałem pana Jerzego w całej trylogii. I potem długo czekaliśmy na ostatni, bo trylogia od końca kręcona, na to Ogniem i Mieczem. To Ogniem i Mieczem było najbardziej widowiskowym filmem w kinematografii polskiej, bo osiągnęło pułap 8 milionów widzów. Po transformacji. Tak, 8 milionów. Ale 8 milionów w jednym tym, bo na przykład po to około 30 milionów na tego, także poszczęściło mi się. Czyli znowu wracamy do tego farta, panie Jerzy, to jest główny motyw naszego wieczoru. I teraz zapytam może państwa, bo jeżeli państwo chcieliby tutaj obecnym naszym teraz na scenie gościom zadać jakieś pytanie, to też oczywiście jest taka możliwość. Nie będziemy przeciwni takiemu rozwiązaniu. Więc może ktoś z państwa chciałby zadać pytanie, bo za chwilę zostanie, pan Jerzy jeszcze z nami zostanie. Ponieważ chcieliśmy, na pewno nie zbliżymy się do tego bezkresu trylogii i do tego epickiego rozmiaru trylogii Sienkiewicza, ale zrobimy dwie rundy naszych spotkań tutaj, żeby jednak przekrój był gości jak największy. Więc jeśli ktoś z państwa ma pytanie, proszę bardzo. A jeśli nie, to ja tylko jeszcze może bym dopytał o jedną rzecz szybko, zanim państwa tutaj wypuścimy ze sceny. Wracając może na chwilę jeszcze do pana Wołodyjowskiego, do Michała Wołodyjowskiego. I tu jest pytanie, bo pan Zbigniew powiedział pan, że nie chcieliście tego osoby Wołodyjowskiego za bardzo zmieniać, że rzeczywiście on tam już był, trzeba było tylko po prostu go ponownie przenieść na ekran. I teraz moje pytanie jest, czy sięgnęli panowie do źródła, czyli do samego Sienkiewicza też, czytając go po raz kolejny na przykład, żeby tego Wołodyjowskiego wyciągnąć też z tej wizji sienkiewiczowskiej. Studiów jako takich, zwłaszcza wspólnych, nie odbywaliśmy. To nie jest, przepraszam, Jurku, że pierwszy mówię,
nie odbywaliśmy, bo ani czasu na to nie było, ani sposobności, ale myślę, że wszyscy w tym temacie na tyle siedzieliśmy i ten Sienkiewicz przecież w nas, ja już nie mówię o sobie, ale Jerzy, przecież to jest książka twojego dzieciństwa, z tego co pamiętam, że ten Wołodyjowski gdzieś tam był, w głowach, w sercach, wszędzie tam, gdzie trzeba było. Cała robota to już potem był konkret, tak jak już powiedziałem, niczego nowego tu nie dodam. Pewne, trzeba było nabyć pewnych umiejętności, trzeba było się do tego przekonać, trzeba było jakoś zabrać się za tego Wołodyjowskiego. Pamiętam, że Adek Drabiński, drugi reżyser tego filmu, podrzucił mi jedną taką uwagę, której chyba nie do końca zrealizowałem, bo pewnie jakiś ciężar mnie tam troszkę dodusił odpowiedzialności spoczywającej na tej roli, że on to jest młody Wołodyjowski, pewnie mieć może trochę większy dystans. Jak patrzę teraz z perspektywy już 20 kilku lat od momentu realizacji, to pewnie mogłoby się to przydać, no ale na szczęście nie możemy już niczego zmieniać, nie chcemy niczego zmieniać, radość zostaje ta sama i myślę, że... Proszę, jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Mało kto, bo to jest tak, znalazł się w bycie w sytuacji niesłychanie trudnej, ponieważ ciążyło Tadeusz Łomnicki, wielki mistrz, ale to nie tylko o to chodzi. Otóż w potopie i w panu Włody, znaczy w potopie i w ogniem i mieczem, to sekundę, w potopie i w panu Włodyjowskim to jest już dojrzały patriota, dowódca, doświadczony. Podczas gdy w ogniem i mieczu, to jest jeszcze, jak ktoś mi powiedział, mydłek taki początku, to jest głupawy, z tym całym, ten śmieszny. Jedyną rzeczą, która wspaniale władający, to tą szabelką, a mniej umysłowymi swoimi. I teraz, on przystępując do tego, musiał musiał zagrać nie tego Wołodyjowskiego, którego widz miał w pamięci, czyli patriotę, dowódcę i tak dalej, a właśnie takiego mytka. I z tym widz nie całkiem chciał się pogodzić, ponieważ oglądał to wszystko od końca. Przecież młody, a mało kto, umówmy się, że spośród tych kilku milionów widzów, co najmniej połowa albo i więcej, trylogii całej nie przeczytała. W związku z tym mieli swoją wizję, nie znając korzeni. No ale tak już jest. Przepraszam, że ci przerwałem. Nie, bo już idealnie skończyłeś, Jerzy, to jest fantastycznie. I że już w kategoriach suplementu dodać, jeśli tylko też Państwo weźmiecie pod uwagę, że przecież pan Wołodyjowski już w tytule wiemy, kto jest główną postacią w Potopie. Wołodyjowskiego jest naprawdę dużo. W Ogniem i Mieczem, skurczywszy to do rozmiarów scenariusza, no jak Państwo będziecie kiedyś oglądać jeszcze w Ogniem i Mieczem, to się okaże, że w większości scen Wołodyjowski tak naprawdę towarzyszy grupie i mówi na przykład w jednej długiej scenie na Kijów. To jest wszystko, co miał do powiedzenia. A tak, albo tak, coś, no zdanie, dwa. Tak naprawdę jedyną dłuższą moją sceną, czy sceną Wołodyjowskiego i Bohuna tak naprawdę jest pojedynek, który trwa trochę powyżej dwóch godzin, na który strawiliśmy pełne 4 dni w temperaturze 4 stopnie Celsjusza pod sierpcem i w wodzie, tak, no i właśnie tyle. Co nie zmniejsza, po raz kolejny powtórzę, radości z faktu, że zwłaszcza młode pokolenie, to mogę powiedzieć, kojarzy mnie ku mojemu zdumieniu. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest kokieteria, bo ja obudzony w środku nocy na hasło Wołodyjowski zobaczę pana Tadeusza Łomnickiego i to jest oczywiste. Natomiast ci młodzi ludzie, którzy mniej może oglądali Potop, a zwłaszcza film pan Wołodyjowski, a zaczęli
edukację, przynajmniej od strony filmowej, zważywszy trylogię, we właściwej kolejności, rozpoznają mnie w Wołodyjowskim, co jest wielkim dla mnie komplementem i zaszczytem. Dobrze, proszę Państwa, będziemy powoli kończyć pierwszą rundę, ale zanim skończymy, to jeszcze słówko od Pana Jerzego Michaluka i będzie szybkie ostatnie pytanie do Pani Ewy i już kończymy. Chciałbym najpiękniej podziękować w imieniu realizatorów filmowych, Panu Marszałkowi, za cudowne forum, za miłe spotkanie na cudownej ziemi warmińsko-mazurskiej. Mam zaszczyt również tutaj mieszkać w Końcewie pod Rucianem Lida od ponad 30 lat. I też jestem szczęśliwy, że tutaj zostałem zaproszony, a Pana ręce chciałbym złożyć najpiękniejsze podziękowania. Było nam i jest bardzo miło, a w szczególności dla naszego Bogumiłka kochanego, który jest z nami ponad też już 40 lat i w tej kulturze też nieźle robi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Przyłączamy się do tego. Pani Ewo, szybciutko pytanie do Pani ostatnie. Tak, jeszcze, bo chciałbym, żeby jeszcze Pani tak tutaj pięknie zakończyła. Nawiązując do tego trzymania głowy nad powierzchnią wody na planie prawej pięści, czy można powiedzieć, że dzięki temu filmowi Pani rzeczywiście jakoś tak zbudowała się jako aktorka, z którą pewność siebie i potem już było Pani łatwiej? Całkowicie nie. W tym zawodzie tak nie ma. Nie ma takiej możliwości. To się ciągle zaczyna od zera. To znaczy ma się pokładzik tej wiedzy zawodowej, może troszeczkę, ale każda rola jest nowym wyzwaniem i jest, człowiek jest niemowlakiem w tej sprawie. Także to nie ma biada tym, którzy uwierzą w to, że już stanęli na górze i na stolcu siedzą i nie puszczą go nigdy spod siebie. To jest niemożliwe. Przynajmniej jak człowiek troszeczkę myśli w tym zawodzie, prawda? I czuje. Ja tylko chciałam powiedzieć, ponieważ oni wszyscy takie dowcipne rzeczy opowiadali, to ja tylko powiem, że wpadłam na pomysł, prawda, Jureczku, że to był mój, że zatańczę kozaka. Nie wiedziałam, do czego się, że tak powiem, zgłosiłam. Ponieważ ten kozak w pewnym momencie, ej tam, zagrajcie nam, bara, bara, bara. 10 godzin tańczyłam, gdyż ten welon cholerny mój wchodził w kadr kolegów i całej grupy. I ja w końcu ten, nie lubiłam tego kozaka śmiertelnie, zwłaszcza, że tam nie było żadnej melodii, ponieważ potem dźwięk był nagrywany, i mniej więcej rytm był podany i potem i pod coś takiego trzeba było tańczyć i bardzo się cieszyć. Żal. Zarowaliśmy się w wyglądzie na bojarynie Morozowej. Prawda, słynny obraz. Dziękuję Ewie za tę postać, bo przepięknie ją zrobiła. Ale dziękuję jej za inną rolę jeszcze bardziej, bo żeby ją zabrać, to musiała rzeczywiście Ewa pójść na ten. Dziękuję Ci za Jaruchę. Proszę Państwa, w podziękowaniom nie było końca, ale kończymy też z myślą aktor jako wieczny niemowlak, Pani Ewa Wiśniewska, można Panią cytować, jak rozumiem. I cóż, dziękujemy bardzo, Pan Jerzy Hoffman z nami zostaje, Jerzy Michaluk, Zbigniew Zamachowski, Ewa Wiśniewska, Lech Adamowski, dziękujemy bardzo. Tak. Można wracać na swoje miejsce. Pana jeszcze potrzymamy. Za długo Pani Ewo już trzymamy, tak? Pana Jerzego tutaj. Tak. Proszę uważać. Na szczęście Pan Lech nie jest tym kaskaderem jednorazowego użytku, więc jest dobrze. Pozbawiono mnie stanowiska pracy, ale jestem przygotowany do tej wersji. A więc proszę Państwa, gośćmi drugiej części spotkania z mistrzem będzie wśród pięknych aktorek Hoffmana
jest mistrzynią wdzięku i została tylko jedna. To właśnie Irena Karel, jako Ewka Nowowiejska w Panu Wołodyjowskim. Pamiętamy? A jakże. Witamy Panią Irenę Karel. Zapraszam. No właśnie. Zagrał Rzędziana. To nad podziw rozwinięte i dowcipne bachole ma w ogniu mieczem zaledwie 16 lat i jest służącym Skrzetuskiego. Ale mniej ważna jest jego przebiegłość i spryt. Oryginalnością jest to, że uważa się go za następcę Zagłowy. Sam mistrz facecji wszelkich powiedział ze zdumieniem: myślałem, że moje fortele wraz ze mną pójdą do trumny, ale oto rośnie frant jeszcze ode mnie większy. To dopiero rola. Pan rektor Malejkat świetnie wcielił się w tego utalentowanego młodzieniaszka. Witamy Cię, Wojtku. Dobry wieczór. Emisja teatralna głosu. Tak jest. Wiadomo. Proszę Państwa, Jerzy Bończak. Dowiedziałem, że miałem 16 lat w tym filmie, dopiero dzisiaj. Trzeba było mi wcześniej powiedzieć. Nie czułeś. Co? Że Rzędzian ma 16 lat. To co, zaczął być ten fiołka, czy... Wszystko byłoby inaczej. Nie piłby tej wódki z żołnierzami. Zmieniłby się, tak? Pozwólcie Państwo, że oczywiście, zaproszę proszę Jurka Bończaka, ale zanim to nastąpi i pojawi się na scenie, chciałbym tu kilka słów o nim powiedzieć. Otóż kolejna pochwała nosa Hoffmana. Skąd wiedział, że w drobnej postaci Jurka Bończaka tkwią takie możliwości brawury i porywczości, że tak potrafi zachwycić jak zawadiaka, marachą, pienia czy kuburowaty awanturnik, który potrafił być aż takim wrogiem Chmielnickiego, a przecież walczył z nim głównie o kobietę. A takim był właśnie Daniel Czapliński w Ogniem i Mieczem. Pod starości Czechryński, rotmistrz wojsk polskich w wykonaniu Jerzego Bończaka. Ta walka o kobietę stała się też ważna w Bitwie Warszawskiej, gdy kapitan Kostrzewa napastuje bezskutecznie Olę Raniewską, narzeczoną Jana Krynickiego. Ach, ten Hoffman, ileż mocy i charakteru znalazł u Jurka Bończaka, jak znakomicie aktor potrafił w tym zabłysnąć. Jurek Bończak. Żebyś doszedł, dobrze do sceny. Może nie będę czerpać sobie zasłużył, tylko czerpać radość i przyjemność. To z tego wstępu tutaj jesteśmy właśnie po to. No dobrze, to... Jeszcze spokojnie. Jeszcze chwilę. Dobrze. Nie, dobrze. Już nie? Nie, już o tobie skończę. Bo może się okazać, że miejsca za to. Proszę Państwa, Marcin Kot-Bastkowski. Prawa ręka Jerzego Hoffmana w ważnej fazy produkcji filmowej. Za montaż filmu Ogniem i Mieczem otrzymał nagrodę na festiwalu w Gdyni. Montował 1920 Bitwę Warszawską, ale prawdziwego cudu dokonał, przemontowując Potop z dwóch części, które trwały 5,5 godziny. Zmontował 3-godzinną wersję filmu pod tytułem Potop Redivivus. Nie zgubił żadnego wątku, a film zyskał na narracji i tempie. Pomysłodawca i dyrektor WAMA Film Festiwal w Olsztynie, którego ambasadorem jest Jerzy Hoffman. Przed Państwem Marcin Kot-Bastkowski. Prawie rzeczywiście dobrze, że Bogumił przywołał mnie do porządku, prawie o tobie zapomniałem i nie miałbym wstępu na WAMA Film Festiwal. No właśnie, ale dobrze, to ja może najpierw do pani Ireny się zwrócę. Bo tak dużo będzie tutaj o Ogniem i Mieczem i o Potopie, ale pani nam tutaj pięknie wprowadza też kontekst pana Wołodyjowskiego. W związku z czym zapytam panią, czym dla pani ta rola była Ewki Nowowiejskiej? W jakim momencie to się pani przydarzyło? Jak to się przydarzyło? I jakim reżyserem z pani punktu widzenia aktorskiego jest Jerzy Hoffman? To
naprawdę spotkało mnie wielkie szczęście w życiu, po szkole, żeby od razu trafić pod rękę Jerzego. To było fantastyczne, ale właściwie do tego filmu zaangażowała mnie, a sprawdziła mnie Wala, bo tam trzeba było sprawdzić pewien szczegół. I Wala kiedyś zaproponowała: Irena, taką masz piękną bluzkę, chciałabym ją zmierzyć. Jak zmierzyłam tę bluzkę, to już Wala powiedziała: aha, bardzo dobrze, to mogę Jerzemu powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Jurek, dziękuję ci bardzo. Naprawdę, za ten pierwszy casting. Ale tu już tyle rzeczy zostało powiedziane. Ja chciałam Jurkowi podziękować za to, jakim jest człowiekiem, bo ja od 70 roku jeżdżę na moje ukochane Mazury i kiedyś, jak jechałam na Mazury, to ktoś się bardzo spieszył i niestety znalazłam się na Ojomie w Płońsku. No było ciężko, ale dowiedziałam się gdzieś drugiego, trzeciego dnia, pani Irena, sam pan Hoffman dzwonił, pyta się, jak się pani czuje. Jurek, wiesz co, sprawiłeś mi, ale żałam tam jako nikt, a nagle zaistniałam. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za te słowa. Przede wszystkim cieszymy się, że pani z tego Ojomu wyszła. Jest tutaj pani z nami. To przede wszystkim. Tak jest, wspaniale. Ten pan, to znaczy pani, która się spieszyła, nie zepsuła Mazur. Ale to jest w ogóle ciekawy wątek, który chciałbym teraz pociągnąć też i pana Wojciecha i pana Jerzego o to zapytać. Jakim reżyserem dla aktora jest Jerzy Hoffman, w tym sensie, że jak się z panem Jerzym pracuje? Czy to jest reżyser, który daje dużo? Stary, czy ty uważasz, że ona powie, że jestem złym reżyserem? Nie, no to, nie, znaczy, to ja od razu powiem, że wszyscy musieli podpisać oświadczenie, że tego nie powiedzą, inaczej by to nie weszło. Pytanie się zadaje, kiedy nie w mojej obecności. Ale to ja w takim razie to precyzuję, bo pytanie nie dotyczy tego, czy pan jest dobrym reżyserem, tylko jak pan pracuje z aktorami, jakim reżyserem w kontekście, nie wiem, czy pan Jerzy daje dużo instrukcji, czy co wszystko jest na próbach wcześniej wypracowane, a później już ufa bardziej intuicji aktorskiej na planie. Jak ta praktyka wygląda z punktu widzenia aktorów? Powiedz, podrywałem cię kiedyś? Niestety nie. No widzisz. A byłaś godna grzechu, no. Jeszcze ja. Nie, no teraz mi to powiedzieć. No. Nie. Jedyna zasada, jedyna tajemnica to jest to, że kochając aktorów i aktorki, z aktorkami, czego dzisiaj naprawdę często żałuję, nigdy nie sypiałem. I to jest może jeden z większych błędów mego życia. A ja myślę, że chwała Bogu. Prawda? Proszę bardzo, panie Jerzy. No. Też mnie nie podrywał. Natomiast pamiętam taką sytuację przy Bicie Warszawskiej. Ja byłem potwornie stramowany tą pracą. Dałem się, bo nigdy nie miałem przyjemności ani zaszczytu pracować z Jurkiem poza dziesięcinkimi dwoma dniami w Ogniem i Mieczem. Postać, która nie miała być przeze mnie wykonana, no, była dosyć dyskusyjna, że tak powiem, charakterologicznie. W każdym razie lękałem się tej realizacji i w pewnym momencie siedzimy, to był pierwszy dzień, a właściwie noc, kiedy pijany ten oficer siedzi pod murem, bo go wyrzucono, no ja dobrze pamiętam, gdzieś tam z jakiejś knajpy i coś tam bełkocze, coś tam miał do powiedzenia. I podchodzi do mnie Jerzy, ja nie wiedziałem, że to widać, podchodzi do mnie i mówi: nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze. Ja sobie myślę, skąd ten facet wie, że ja się denerwuję? A on jest sam aktorem również.
i jest fantastycznym reżyserem. I to, to podejście do mnie, te kilka kroków po to, żeby mnie uspokoić, wszystko to potwierdziło. I wtedy zrozumiałem, że mogę oddać się absolutnie z pełnym zaufaniem i słuchać wszystkiego i realizować wszystko, co zostanie mi przez Jerzego zaproponowane czy nakazane. Powiedział, że też nigdy nie było nakazu. Były propozycje. Bardzo ci dziękuję za to, że miałem szansę spotkać się z tobą, poznać się i jeszcze do tego wziąć udział w dwóch realizacjach. Bardzo serdecznie. Dziękuję, Jerzy. Dziękuję bardzo. Ale rzeczywiście teraz robię to, że pan u Jerzego Hoffmana gra ludzi, których wyrzucają z knajpy. Albo z gospody. Oczywiście, to jest to przepraszam, ja jestem stary, słabo słyszę, to pan mówi. Ja pytam, ja do pana Wojciecha mówię. A, ja nie wiem, o co chodzi. Tak, panie umywa ręce. Ale tego pana nie wyrzucano z knajpy, to mnie wyrzucali z knajpy. A, czyli jednak pan usłyszy. A, wyglądasz jak ciebie. No dobra. Dobrze, to w takim razie właściwie podobne pytanie do pana kieruję o tę, o pracę na linii aktor-reżyser. Jak to wygląda? Jak to wyglądało na planie Ogniemieczu, jak to wygląda z Jerzym Hoffmanem i z jego podejściem do aktorów? Proszę pana, proszę państwa, ja już chyba niewiele mogę dodać do tego, co tu się powiedziało. Chciałem tylko powiedzieć, że Jerzy Hoffman, Julian zresztą, jest bardzo dobrym reżyserem, wspaniałym, mądrym, wielkim artystą. I ja też ci dziękuję, że mogłem brać udział w dwóch realizacjach pod twoim dowództwem. A mówiąc serio, już rano mówiłem o tym na konferencji. Sztuka bierze się z miłości. Według mnie, ale myślę, że się nie mylę. Jerzy Julian Hoffman kocha sztukę, kocha życie, kocha to, co robi, ale kocha też nas. Wobec czegoś tak wspaniałego, jak ta wielka miłość, po prostu nie można nic zrobić. No, można tylko robić najlepiej, jak się umie i tę miłość oddać po prostu. No i dziękuję. Maciej, już padło, że Jerzy Hoffman jest bardzo dobrym reżyserem, więc nie będę już od ciebie tego wymagał, ale bardzo mnie interesuje. Ale jest, to jest, zgadzamy się oczywiście. Swoją drogą od ciebie też dodam, że dla mnie jest, pan Jerzy jest takim reżyserem, który chciał i umiał robić takie kino atrakcyjne dla widza i popularne w najlepszym sensie tego słowa, a jednocześnie o doniosłej wartości artystycznej. A ja bardzo lubię kino, które łączy te dwie rzeczy, które bawi, a jest atrakcyjne, ale jednocześnie chce mi coś ważnego powiedzieć. A do ciebie, Marcin, mam pytanie a propos twojej pracy i przy Ogniem Mieczem, i przy tej drugiej wersji Potopu, bo przy Ogniem Mieczem, jak rozumiem, spotkaliście się z panem Jerzym po raz pierwszy. Moje wrażenie, kiedy oglądałem ten film niedawno, po raz drugi, było takie, że jest to strasznie dynamicznie, bardzo dynamiczne i gwałtowne kino, więc trochę jakbyś powiedział o nadawaniu właśnie temu filmowi takiego rytmu. I jaka była twoja reakcja, drugie pytanie, na to, jak pan Jerzy przeszedł, bo padł ten pomysł, żeby skondensować Potop? Co właściwie wtedy sobie pomyślałeś, bo ty, czy nie byłeś troszkę przerażony na przykład tym pomysłem, a może przeciwnie? Słychać mnie dobrze. Słychać. To ja powiem tak, ja najwięcej z moją pracą w filmie mam wspólnego z panią Ewą Wiśniewską, bo pan Jerzy Hoffman jest specjalistą od kąpania ludzi w głębokiej wodzie. I Ogniem Mieczem było moim absolutnie pierwszym filmem. Ja w ogóle nie wiedziałem, że będę to montował. Mi Adek Drabiński zaproponował w styczniu, bo się z Adkiem akurat znalazła, z panem Jerzym Hoffmanem się nie znam. Zaproponował mi, żebym montował ten film, bo to jakoś zadał mu głupie pytanie. Ja powiedziałem mu, chyba zwariowałeś.
wszyscy czekają na ten film, ja mam go montować, jeszcze w życiu żadnej fabuły nie zmontowałem, w ogóle nawet 30-minutowego filmu nie zmontowałem. Więc w życiu nie będę tego montował. No ale wiesz, no... Wiercił mi się w głowę, rozumiesz? Za 3 miesiące zapytałem go ponownie, a za kolejne 3 miesiące w czerwcu wylądowałem w Biedrusku. I tam ledwo wyglądowałem w tym Biedrusku, to mnie kto za mną chodził reżyser, rozumiesz, i jeszcze paru innych ludzi pytali, pokaż co zmontowałeś, a ja po prostu byłem przerażony, w ogóle nie wiedziałem co zmontowałem, bo jeszcze nic nie zmontowałem. I zmontowałem po tych 3 dniach Sić Zaporowską, taka duża, 10-minutowa scena. I wtedy pan Jerzy przeszedł do montażowni. Tam było chyba kilka osób, tak około 10. I puściliśmy te 10 minut. I nikt nic nie powiedział. No to powiedzieli, żebym puścił jeszcze raz. No to puściłem jeszcze raz. Znowu nikt nic nie powiedział, a dymu już było tyle, bo wszyscy pali papierosy, że jakby mucha leciała, to by zgasła. I wtedy mówią mi, żebym puścił jeszcze raz. A nikt nic nie powiedział po tym drugim razie. Długi film. No właśnie, no i wiesz, ja już słuchaj tak, ja już się pakuję, rozumiesz, już wiem jak stamtąd wyjeżdżam, jak to się dzieje. A wtedy Adek Grabiński walą w plecy Jerzego Hoffmana i mówi tak. No co, Jurek, zajebiście, nie? No zajebiście! No to wtedy już wiedziałem, że ten łepek na tą wodę jednak mi trochę wyszedł, że jednak tam zostanę. Wtedy zobaczyłem, proszę Państwa, to był poligon w Biedrusku, zobaczyłem całą tą, bo wcześniej nie byłem, nie miałem już czasu. Zobaczyłem tą całą scenografię, zobaczyłem te wszystkie kamery, zobaczyłem, ile tam jest ludzi. Już na stołówce było dużo, ale tam, co było na tym poligonem, przy tej zbudowanej scenografii, to była jakaś nieprawdopodobna rzecz. A montażysta tego nie widzi, bo widzi tak naprawdę monitor. Widzi tylko tam jakiś kawałek scenografii, widzi jakiegoś aktora. Pamiętam Rzędziana, fajny był. Przepraszam za tą knajpę, tam co rzuciliśmy tasy z tej gospody. Tak, przepraszam. I chciałem powiedzieć, że wtedy dopiero sobie zdałem sprawę, ile tam pieniędzy zostało mocowanych i że tak naprawdę właśnie tutaj po stronie montażu to jest ogromna odpowiedzialność. I że mimo, że to jest rzecz, którą można poprawić, ale tutaj wzięliśmy razem z Szarkiem Grzesiukiem zresztą wtedy. Montowaliśmy to i trzeba było po prostu dobiec do końca. Zamówienie było takie od pana Jerzego, że ten film ma być po prostu dynamiczny. Że ma być mocny, szybko opowiadany. Staraliśmy się to po prostu dobrze zrobić. A co pan, panie Jerzy, zobaczył? Bo tak jak sobie myślę teraz, Ogniem i Mieczem, ogromna produkcja. I Marcin, jako montażysta, który rzeczywiście jeszcze porometrażowej fabuły nie zmontował. Skąd ta decyzja się w ogóle wzięła? Jak pan, co pan zobaczył takiego w Marcinie, że pan mu zaufał? Sukcesem oczywiście, słusznie pan mu zaufał, ale co wtedy? Cały dowcip polega na tym, że krytyka i część duża starszej widowni oczekiwała, że zobaczą kolejną wersję Potopu. Tylko, że od czasu, kiedy powstał Potop, minęły lata, wyrosły nowe pokolenia, które zostały wychowane na wideoklipie, na szybkim montażu, na innej akcji i to, co trzeba było w ciągu całej minuty, czy nawet dwóch lub trzech przedstawiać staremu widzowi, nowy widz łapał dosłownie w kilka sekund. I gdy kiedyś w Starych Juchach niedaleko od miejsca mego zamieszkania. Zobaczyłem chłopca kilkuletniego, który oglądał jakiś film i siedząc na podłodze i mówił, a teraz będzie to, a teraz będzie to, a teraz będzie to. Ja tak patrzył, ty już to oglądałeś? I mówi, nie. I wtedy zrozumiałem, na czym polega różnica nowego widza, który wyciąga wnioski po prostu i kojarzy o wiele szybciej, ponieważ na podstawie wcześniej oglądanych różnych filmów dochodzi do pewnych. I zrozumiałem, że to musi być całkiem
inaczej zmontowane kino przez ludzi, którzy potrafią. Przecież myśmy próbowali, zaczynał tam montażysta z jakimś większym doświadczeniem, którego trzeba było zrezygnować. Dlatego będziemy na użyć. Tak było, ale powiem panu, ja tu wtrącę się, panie Jerzy. Ja byłem takim samym dzieckiem, ja tak samo oglądałem filmy w telewizji, gdzie mówiłem, a teraz będzie to, a teraz będzie to, a teraz będzie to. Widzisz? Dziękuję. Bardzo cię proszę. I normalnie. I to jest normalna zmiana pokoleń. Niestety, nie wszyscy piszący o tym filmie to zrozumieli. Ach, dlaczego to nie jest zrobione tak jak po to? Bo przyszedł inny czas i dla innego widza ten film był robiony. I dlatego też po to, aby młody widz chciał zobaczyć Potop, skróciliśmy go o połowę. To właściwie ta sama logika. Ta sama logika, dlatego że młody widz pięciu godzin nie chciałby siedzieć na tym. Ale już pana Wołodyjowskiego nie skracajcie, dobra? No już niech coś zostanie po staremu, dobra? Do cholery. Pan Wojciech broni tradycji. Pana Wołodyjowskiego nie skracajcie. W każdym razie, chciałem tylko tyle powiedzieć, że jest nowe pokolenie widza i nowe pokolenie realizatorów. Nie zmienili się tylko producenci, kierownicy produkcji. Otóż istnieją dwa rodzaje. Ci, którzy chcą zarobić na filmie i tym cześć i chwała, bo zrobią wszystko, żeby ten film był najlepszy. I ci, którzy chcą zarobić wyłącznie przy filmie, bo potem losy tego filmu go już i tych go nie obchodzi. I tych i przed tymi chroń, Panie Boże. Jak mówiła Fala, goni ich. Goni ich. No, w związku z powyższym, dlatego między innymi, gdy się dowiedziałem, kto jest producentem Syberiady, to zrezygnowałem z tego filmu. No i Janusz Norski się męczył. No, ale nie o to chodzi. Chciałem tylko państwu powiedzieć, że nie spodziewaliście się, że tak długo będziecie musieli tutaj siedzieć. Wszyscy są głodni i chcieli się ale skoro przyszliście tutaj uczcić tak długo żyjącego człowieka, no to cześć wam chwała za cierpliwość i czterem literom, które to wyczyna. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja się spodziewałem, bo znałem wcześniej scenariusz, byłem w uprzywilejowanej pozycji. Dziękujemy bardzo, proszę państwa. Jerzy Hoffman, Irena Karek, Wojciech Malajka, Jerzy Bączek, Marcin Kotwas-Tkowski. Dziękujemy. Na scenie, ponieważ... Ja chcę jeszcze coś powiedzieć, proszę państwa. Proszę, Wojtku. Ja z dzisiejszego wieczoru zapamiętam do końca życia przysłowie o tym, że jak ktoś ma pecha, to... Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Pan Jerzy dzisiaj powiedział, że ma szczęście do ludzi. A ja chciałem powiedzieć, że my chyba wszyscy mieliśmy szczęście do pana Jerzego Hoffmana. Dziękuję bardzo. Prosimy państwa jeszcze o pozostanie na scenie, ponieważ teraz wkraczamy w punkt, który w scenariuszu
napisane grande finale, wielki finał. Ten wielki finał zbliża się małymi krokami. Zaraz na wózeczku wjedzie jubileuszowy tort, a pierwszego nacięcia dokonają dwaj dżentelmeni, pan Jerzy Hoffman i pan marszałek Gustaw Marek Brzezina.